Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nauczymy się, jak zrobić kusudamę kwiatową w kształcie takiej idealnej kuli. Rodzica Ewelina powie nam teraz, co będzie potrzebne do wykonania takiej kuli. Nożyczki, papier z kulkami do wycięcia. Idziemy do pierwszego etapu, tak? Który polega na wycięciu 60 kulek. Po wycięciu 60 takich kółek przystępujemy do drugiego etapu, czyli musimy złożyć 60 takich małych kwiatków. Żeby złożyć taki pojedynczy moduł, musimy zgiąć to kółeczko, ale nie w połowie, tylko tak, żeby od góry ta pierwsza warstwa papieru wystawała około pół centymetra od tej drugiej warstwy. I zginamy. Następnie zginamy w połowie znowuż, tylko nie do końca, tylko do połowy. Wtedy wychodzą ładne, okrągłe. Otwieramy i zaginamy do środka. Z jednej strony papier zaginamy i z drugiej strony. Dociskamy i wychodzi nam taki element. Następnym etapem jest tą krawędź, zaginamy do tej krawędzi. Z drugiej strony powtarzamy. Mamy zagięte. Następnie otwieramy ten papier w ten sposób, rozpłaszczamy go. Z drugiej strony powtarzamy tak samo. Otwieramy, rozpłaszczamy i tą krawędź zaginamy do środka. Zewnętrzna krawędź do środka. I powstał nam taki element. Ostatnim etapem, żeby zakończyć budowę tego modułu jednego, jest uformowanie go i przyklejenie. Czyli formujemy go, zaginamy tutaj na końcu, no i ładnie formujemy. I teraz przyda nam się klej. Smarujemy klejem jeden z końców. I kleimy. Znowu formujemy i mamy skończony jeden moduł. I przyciskasz. I po chwili, no i formujesz. Tutaj mamy spełnionych już 60 pojedynczych modułów i za chwilę przystąpimy do następnego etapu. Następnym etapem złożenia takiej kusudamy jest złożenie takich kwiatków, które składają się z 5 płatków, tak? Czyli takich pojedynczych modułków. 5 takich modułków sklejonych razem daje taki kwiatek. Łatwo policzyć, że mając 60 takich elementów, możemy złożyć 12 takich kwiatków. No i musimy je złożyć, żeby powstała taka kusudama. Przystępujemy do złożenia, a raczej sklejenia takiego elementu, tak? Czyli takiego kwiatka. Na początek należy tutaj na końcu posmarować klejem. I każdy element następny tak kleimy. No i łączymy jeden elemencik z drugim. Przytrzymujemy, aż się sklei. W międzyczasie możemy już przyklejać następny element. Żeby przykleić piąty, najlepiej jest ten piąty moduł z jednej i z drugiej strony posmarować klejem na końcach. No i włożyć między pozostałe. No i chwilę przytrzymać, żeby się skleił. Mamy jeden kwiatek skończony. Jeszcze tylko potrzeba nam 11 takich. Teraz złożymy już 12 takich elementów. Należy przystąpić do ich sklejenia. Gotowe elementy łączymy w ten sposób, że te płatki muszą się ze sobą połączyć. Tu na końcach.
pokażę wam teraz, jak smarować. Smarujemy tak troszeczkę z boczku teraz. Łączymy następny element. Jak widzicie, będą nam się łączyły trzy płatki tego kwiatka, tak? Mamy sklejone trzy elementy. Przystępujemy do sklejenia czwartego elementu. Najlepiej sobie wziąć i dopasować na sucho. Jak widzimy, że dobrze pasuje, przystępujemy do nałożenia kleju i przyklejamy czwarty element. Łączymy teraz piąty element. Nakładamy klej. No i teraz przystępujemy do wklejenia szóstego elementu. Tak wygląda od spodu. Tak wygląda od góry. I takich półkul robimy dwie sztuki. My już tu drugą sztukę mamy. Ostatnim etapem złożenia kusudamy będzie sklejenie tych dwóch półkul do siebie. Pokażemy wam, gdzie nałożyć klej, żeby złożyć dwie półkule do siebie. Nakładamy znowu na końcach, na wystających kwiatkach z dwóch stron. Jak wszędzie klej mamy nałożony, nakładamy drugą półkulę. Jak widzicie, wszystko ładnie się złożyło. Dociskamy lekko i czekamy, aż klej wyschnie. I kula kwiatowa gotowa. Możecie wykonać kule jednokolorowe. Jeżeli chcecie pobawić się kolorami, to możecie wykonać kule dwukolorowe i wielokolorowe. Dziękujemy za uwagę i życzymy miłej pracy.